konstatując, pomyślałem sobie, skoro już spotkaliśmy się tutaj w tym Newcastle, tak? To może opowiedz może parę historii, jak to się na przykład wzięło z tym bananowaniem i ten. No bo wiecie, sami widzicie, że Przemek jest wszędzie, na każdym konwencie i wszędzie go można spotkać. Tak naprawdę ja jadąc do Newcastle nikt by nie pomyślał, a zresztą chyba już będę musiał pomyśleć, gdziekolwiek pojadę, to i tak banan tam trafi. Jak to się w ogóle wydarzyło, że ty dziarasz banany? Skórki z banana. Skórka z banana. Co się wydarzyło? No bo no to jest historia no życia, bym powiedział, tak? No generalnie wszystko się zaczęło w 2009 roku. No, usłyszałem o tym w studiu mojego tatuatora Utofiego w studiu Incognito, że jest możliwość używania maszyny do tatuowania, ale nie na ludziach, tylko właśnie na skórkach z banana. No i od razu zapytałem go, kiedy mogę spróbować, bo to musi być niezła zabawa. Już wtedy miałem 3 tatuaże na sobie od niego, a nigdy wcześniej maszyny nie trzymałem w ręce. No i pozwolił mi w ten sam dzień. Spróbowałem swoich sił, wszystko bardzo mi się spodobało i zacząłem odwiedzać jego studio, jak on miał wolny. To sobie brałem bananki i bawiłem się na nich. Nie robiłem tego absolutnie w tą stronę, żeby zostać tatuatorem, tylko dla czystej zabawy. Po czym Tofi opowiedział o tym organizatorom konwencji tatuażu w Krakowie, z Kult. No i Ola i Radek zdecydowali, że to jest bardzo dobry pomysł. Zapytali mnie, czy bym nie wytłumaczył ludziom, jak to się robi, nie tylko, żebym sam się bawił. No i w 2010 pierwsza konwencja z udziałem Banana Ink, a 2 tygodnie później pojawiły się kolejne propozycje od jednej konwencji w Krakowie do 54 wyjazdów w zeszłym roku. To jest pokaźna ilość, tak? To jest weekendy zapakowane? No są 52 weekendy są w roku, także szybko można policzyć, tak. Więcej było wyjazdów niż samych weekendów, z czego się bardzo cieszę. No to jest, powiem Ci szczerze, kozacka sprawa, bo każdy może usiąść i poczuć się jak ten tatuator. No. I narzekać. Często jest tak, że ktoś narzeka, że ten tatuator tak robi albo za mocno wbija. No to teraz sam możesz się przekonać, że... No dokładnie, nie ma tutaj w ogóle znaczenia, ile się ma lat, generalnie w jakim się jest wieku, bo dzieciaki też przychodzą i dużo starsi przychodzą. I z czego się bardzo cieszę, że ten rozmiar ogólnie jest w każdą stronę wiekową, w każdym wieku dostępny do tego, żeby złapać maszynę i spróbować swoich sił na skórce z banana. Fajnie, że ludzie nie przestają się tym nudzić, że to wszystko cały czas rośnie i idzie w dobrym kierunku. No ja będę robił wszystko, żeby tego się trzymać, będę tego pilnował i starał się cały czas to jakoś tam uskuteczniać. Co chwilę gdzieś tam jakieś nowe pomysły się pojawiają, nowe miejsca do odwiedzenia, nowi organizatorzy. Trzeba to wszystko zbierać do kupy i poustalać, gdzie się jedzie. I kolejny rok już jest bardzo mocno zaplanowany. Na tą chwilę mam około 26 wyjazdów już. Najdalej gdzie? No póki co Azja, do Hongkongu. 4 raz będę leciał w 2018. Kozak. Może też kiedyś się załapię. No zapraszam, bo tam jest naprawdę imponujące. Może jakiś organizator będzie chciał mnie wziąć ze sobą. Tak przy okazji. Zobaczymy. Czyli jeszcze tam, jak już rozmawiamy, to powiedz mi inaczej. Jesteś jedynym w Polsce zawodowym tatuatorem skórek od banana. To jest pewne wyróżnienie. Bo można powiedzieć, że to jest twój zawód, tak? No generalnie już w tej chwili tak można powiedzieć, tak. Nigdy byś sobie nie pomyślał, że to tak daleko zajdzie. Absolutnie nie. No myślałem, że będę raz do roku jeździł sobie do Krakowa i tatuował na tatufeście, a tu 2 tygodnie po Krakowie pojawiła się pierwsza propozycja. Później kolejna. 5 lat robiłem to w Polsce, po 5 latach odezwała się za granicę. No i w tej chwili to już jest 12 krajów, 2 kontynenty. Dla mnie mega sukces. Okej. Okay. Żeby się dłużej nie męczyć, jeszcze jedno pytanko. Czy ty tylko się pojawiasz na imprezach stricte związane z tatuażem, czy są jeszcze jakieś na przykład miejsca lub imprezy, które trochę poza tatuażem? Nie, no pewnie, że tak. Od tego się wszystko zaczęło, żeby to było stricte związane z tą tematyką, no to były konwencje tatuaży. Później zaczęły się pojawiać, tak jak ta sytuacja, wizyty w studiach tatuażu, gdzie dalej to było związane z tatuażem. No ale oprócz tego byłem na jakichś zlotach motocyklowych,
na jakichś festiwalach muzycznych, do przedszkoli jeżdżę. U Barbera też byłem. W Barberze byłem, do szpitali z dzieciakami. Tam byliśmy razem, że dziarą braka. No, ja dokładnie to pamiętam. No. Nie tak dawno też. No i wszystko opiera się o tym, że jak są chęci, to ja też mam swoje chęci, jestem w stanie pojechać i pokazać ludziom, jak to wygląda, no bo jest to dla mnie bardzo ważne, robię to od ponad 8 lat i gdziekolwiek mogę się pojawić, to jest jakieś wyróżnienie dla mnie. Okej, okay. Także dziękuję bardzo, widzimy pokaż się. Pokaż jeszcze, co zrobiłeś. Projecting. Przy okazji, jeżeli ktoś chciałby wynająć Przemka i Banana Inc. na imprezę, polecam serdecznie. Jest to zawsze takie fajne uczucie, bo gdzie jest Przemek, to jest taki radosny gość i on na pewno dodaje każdej imprezie takiego pozytywnego powera. Zapraszam na Instagrama. Tak, Banana Inc. na Instagramie, na Facebooku, tam możecie śledzić wszystkie poczynania i to, co robię. Zapraszam serdecznie. A wy w komentarzu dajcie koniecznie znać, czy kiedyś dziaraliście już skórkę od banana u Saskiego i dajcie znać, co to był za wzór. Dziękuję bardzo, do następnego razu, hej. Tak, siemanko, pozdrawiamy Projekt Inc. Nareszcie udało się wykonać tatuaż z tym wzorem. Pyk! Pozdrowienia z Newcastle.